Bardzo często przychodzą do mnie kobiety, aby mnie nauczył tańczyć. One by się chciały nauczyć tańczyć. One chciały być balerinami, prima balerinami, super balerinami. One chciałyby tańczyć i mieć z tego przyjemność z tańca. I jak ja się pytam, czy ty już się nauczyłaś chodzić, to ona mówi, mnie chodzenie nie interesuje. Mówię, czy nauczyłaś się chodzić, czy potrafisz chodzić sama, kroczek po kroczku. Ona mówi, mnie chodzenie nie interesuje, ja chcę się nauczyć tańczyć. Ona mówi, ale czego chcesz się nauczyć tańczyć? Ja chcę się nauczyć tańczyć w parach. Mnie interesuje tylko i wyłącznie taniec w parach. No dobrze, ale żeby tańczyć, to trzeba pierw utrzymywać równowagę. Ona mówi, mnie to nie interesuje, ja chcę tańczyć. Drogie panie, informuję was, że niestety, ale nie tędy droga. Nikt nie nauczy się tańczyć w parach, jak nie nauczył się wpierw chodzić samemu. Nie jest możliwe tańczyć w parze, jak się samemu nie potrafi chodzić. Drogi panie, mam nadzieję, że rozumiecie ten przenośnik. A jak nie, to proszę bardzo, odezwijcie się, a ja wam to dosadnie wytłumaczę.